Hejże ludzie i ludziska, witam w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Mega Mech HQ. Tutaj kilka rzeczy zrobiłem do ostatniego razu. Mianowicie, a to po, prawda, poprzemieniałem kilka rzeczy z naszej sekcji. Stworzę, no to czy tutaj piechoty, stworzę oczywiście kompanię. Na razie mamy jeden pluton. Właśnie piechoty z karabinami maszynowymi, następnie mamy z LRM-ami. Pozmieniałem troszeczkę ustawienia, jeżeli chodzi o oficerów, bo poprzednio domyślnie komputer przydziela po prostu jakichkolwiek ludzi. Natomiast, znaczy tak jak po prostu generuje, pierwsza osoba to oficer, a potem jak leci. Natomiast ja poprzydzielałem, pozmieniałem w ustawieniach z tych całego personelu Combatants Graphic, a może nawet Conventional Infantry. Z całego tych, ze wszystkich tych teamów po prostu tych najbardziej umiejętnych przesunąłem na samą górę, żeby nie byli, nie było tak, że jakiś zielony prawda, koleś dowodzi plutonem. No i potem oczywiście przydzieliłem stopień porucznik junior grade, czyli ten podporucznik taki powiedzmy każdemu plutonowi. Zamówiłem dodatkowo jeszcze 4 plutony, żeby mieć pełną kompanię, która się nazywa Forlorn Company. Dla tych, którzy nie wiedzą, Forlorn Hopes tak zwana, to była formacja, znaczy formacja, no to była ta piechota, która podczas wojen napoleońskich i tak dalej była pierwszą, która szturmowała wyłomy przy oblężeniach, tak, w murach i tak dalej. Zwali ich porzuconymi, porzuconą nadzieją, właśnie Forlorn Hopes, z tego względu, że no wiadomo, w tamtych czasach kto pierwszy się pojawił w wyłomie, ten praktycznie ginął od fal pocisków. No ale za to ten, kto pierwszy tam szarżował i zdobył miasto, to praktycznie zostawał oficerem lub dostał jakąś niesamowitą podwyżkę w ten lub inny sposób. Dobra, my się zajmiemy tutaj. Nasza Lance Striker jest wybrana do boju. A, tak, jeszcze jedna ciekawa zmiana. Mamy już pełnowymiarową, znaczy prawie pełnowymiarową lancę zwiadowczą. Zatrudniłem pilotów różnych. I tak, porucznik Jeb Broussard. Zauważycie, że pilotaż ma niezły, natomiast gunnery odwrotnie. I ponieważ lanca skauterska nie musi być konkretnie lekka, jak doczytałem w zasadach, ale może być, znaczy według różnych zasad, bo teraz troszeczkę inaczej zmienili, tak? Poprzednio było tak, że musi być albo lekka, to znaczy można nie tyle lekka, co mieć podstawową prędkość ruchu 6 lub prędkość ruchu 5 i jump jety, tak? Natomiast obecnie zmienili to do stopnia, gdzie lanca zwiadowcza po prostu przychodzi na pole bitwy, dociera na pole bitwy w rundzie 6 minus prędkość ruchu, prędkość chodu, tak? Więc ona po prostu będzie trochę wolniejsza, ale postanowiłem, że zrobię z tej lancy zwiadowczej lancę średnią po prostu. Wszystkim za to daję mechy z jumpjetami, żeby uzyskać jakąś mobilność, bo lanca lekka, przede wszystkim tamtego lokusta sprzedałem, już nie mogę na niego patrzeć, bo jak sobie pomyślałem, że na nodze ma jeden pancerza i 4 punkty struktury, to tak naprawdę czy tam nie, 4 czy 5, nieważne, w każdym razie celne trafienie z ciężkiego lasera jedno potrafi uciąć mu nogę. Ot tak. Więc to jest masakra. Nie, no to jest masakra. To jest, tamte mechy nie mają czego szukać w ogóle. Natomiast temu daliśmy, bo tak, troszeczkę się pozmieniało.
Gabrielle dostała, nie, ma Wolverina, Mandar dostał Maraudera, tego nowego. Co my mamy dalej? Ten dostał Gryfina od Capral Sun Zhao, która z kolei dostała Trebusza. W związku z tym jej będzie się troszeczkę łatwiej walczyć, natomiast kolejne zmiany, no to już widzieliście. Moira Lee ma Maraudera, Thunderbolt, Hunchback, Vindicator. To jest silna lanca teraz. Tutaj Phoenix Hawk, Thunderbolt, Orion i Phoenix Hawk. Tamtego kolejnego Phoenix Hawka daliśmy Mike'owi. Mając nadzieję, że troszeczkę nadrobi, to po pierwsze. A po drugie, nie będzie taki mintki, tak? Będzie mógł podlecieć dość blisko. Ma SRM-y bodaj. Tak, tak. SRM-y PPC, więc będzie mógł walnąć gdzieś z bliska i miejmy nadzieję zrobić jakąś krzywdę. Do lancy zwiadowczej natomiast mam nadzieję dodać jeszcze jednego mecha, też średniego. Być może Phoenix Hawka, być może coś w ten deseń. Zależy mi na to, żeby po prostu było odrobinę pancerza, trochę więcej struktury wewnętrznej, żeby to się jakoś miało i nie wyglądało biednie. Ta na razie ma Stingera, więc to jest jeszcze lekki mech, prawda, 20-tonowy, to jest praktycznie nic. Natomiast tak szybko jak zyskamy jakiś średni mech z jumpjetami, tak szybko ta, ona jest zielona dość bodaj, tak, private, nie, private to jest regular. Rekrutów robię, znaczy zielonych robię, mianuję rekrutami. No ale dobra, no to tyle wprowadzenia, powinniśmy się zająć tą misją, gdzie mamy mnóstwo pojazdów i całą masę w zasadzie. Zobaczymy, jak nasza lanca Striker się z tym upora. Mam nadzieję, że dobrze. Ok, start game. Yep. Mam nadzieję, że nasz Dragoon rating w końcu wskoczy. Troszeczkę spadł z tego względu, że nam się rozrzedziła średnia umiejętności załogi. Bo coś takiego jak średnia umiejętności też wchodzi w grę, czyli na przykład jeżeli załoga jest wszyscy weterani lub średnia jest weterani, no to mamy takie dodatkowe tam kilka punktów. Natomiast teraz, ponieważ no, siłą rzeczy jest więcej ludzi, a skoro jest więcej ludzi, to i więcej średniaków. Średnia spadła do regularnych, więc chociaż i tak nasze główne, nasz główny, prawda, moc, czyli mecha wojownicy, w zasadzie tylko są coraz mocniejsi, tak na dobrą sprawę, z inkarnacji na inkarnację. Jak wygląda battle value? Battle value wygląda srogo, przewyższamy ich o 2000 punktów. Tonażem nie przewyższamy, mamy 235 ton do 360. Kosztem przewyższamy. No i to tyle. Zobaczmy sobie mapę. O, fajna. Jeszcze nie walczyliśmy, zobaczymy, co nam Matka Boska, prawda, przyniesie i w ogóle. Zaczynamy od strony północnej. Okej. Okay. O, i jest błocko. A przynajmniej są jakieś tam cechy terenu, jakieś inne jeszcze. Znaczy, czekamy, aż się przeciwnik rozstawi. Jak się rozstawi, zobaczymy. Na razie, jak mówię, czekać trzeba. To jest tak zwany rubble, czyli bardzo trudny teren, gruzowiska, pewnego rodzaju głazy i tak dalej. Łażenie po tym też jest utrudnione. To jest tak zwany rough terrain, czyli odrobinka jakichś skał i tak dalej. Kosztuje jeden dodatkowy punkt ruchu. No dobra, no to czekamy na armię wroga, aż się rozstawi. No, wreszcie nasza pora do rozstawiania jednostek. Spójrzmy sobie, gdzie możemy je dobrze rozstawić. Ja myślę sobie, żeby... Wątpię, żeby przeciwnik się rozstawił gdzieś tutaj w kanionie.
bo miałby bardzo wysoko do dojścia, więc prawdopodobnie jest gdzieś tu. Rozwarstwi swoje siły, z centrum nie przejedzie, natomiast ta strona będzie mogła uderzyć się przez ten przesmyk, więc ja się rozlokuję z tej strony góry i mam nadzieję uderzę jakoś ładniej. Oczywiście Marauder zajmie gdzieś tutaj wysokie miejsce, żeby móc ostrzeliwywać w pizdu daleko, za przeproszeniem. 28 heksów na extreme. No, to jest gęsto, naprawdę gęsto. To jest kawał drogi. Extreme, a ona ma jeszcze zmniejszone kary bodaj. Tak, bo ma, jest snajperem oczywiście. AC5. To już mniej dystansowa broń. 15-15, czyli będzie na 30. Damage 10. Spokojnie, jeżeli oba wejdą, to jest za 20 walimy, tak? No to okej, okay. Hunchbacka trzymamy na dole. Na wypadek, jak się zbliżą, wtedy szarżujemy. Windykator, nie mogę zapamiętać, on ma PPC, LRM-y. Możemy go ustawić gdzieś wyżej. I jeszcze ostatnia z naszych postaci, milusińskich, a jakże? Range high, low, a może tak. A już 28 LRM-y, no czyli generalnie PPC jest najlepsze, przynajmniej extended range. Ponieważ wali no, na extended range, tak? Czyli bardzo daleko. Może i pułkownikowi sprawię Maraudera takiego, bo jest piękną maszyną. Może uda się coś wydropić. Albo i przekonwertuje, bo no, to jest jeszcze jedna rzecz, którą wam pokażę. Ciekawostka. W MechHQ mamy tak zwane Mech Labs, w którym możemy po prostu wziąć swojego mecha, posłać go na warsztat i rozłożyć. Czemu nie? I Thunderbolt. Thunderbolt jest do walki w ciasnych, na małych odległościach, więc jego zachowamy jako brawlera. Jak już coś przybiegnie, a możemy w sumie tym kanionem podbiec tu, jeżeli, znaczy zobaczymy, gdzie się oczywiście rozlokuje wróg, tak? Natomiast podbiegniemy gdzieś bliżej i zobaczymy, jak się sprawy mają. Właśnie. No to teraz czekamy, aż się ta pierdoła rozstawi, to znaczy aż się rozlokuje, bo widać, że znowu prawdopodobnie zajmie to mu, nie wiem, z godziny. Nie no, żartuję, ale w tamtym poprzedniej bitwie po prostu to było straszne. Nie wiem, czy tyle liczenia zajęło kalkulacja tych samolotów, znaczy tych, no Boże, jednostek latających, których nie mógł wyliczyć, czy co. No nic, w każdym razie my się tutaj poruszymy za chwilkę. Zobaczymy, jakie będą deklaracje wroga. No i wracam do was za chwilę. Okej, nasza tura do ruchu. Spróbujmy się teraz poruszyć Thunderboltem. Będziemy szli powoli, chociaż nim to możemy ruszyć się troszkę szybciej, bo on i tak jest powolny. Dobra, rusz się pan tu. I dalej czekamy na wroga. Wendy Zauber. Auto eject disabled. Dlaczego w ogóle? Nie rozumiem tego. Okej. O tak, Moira Lee. Wejdź sobie tutaj. Ohoho. Tutaj piąteczka. I siódemeczka tutaj będziesz. No w tej rundzie nie wystrzeli, ale i tak niczego nie ma na radarze, więc spoko. Okej. No tak jak mówię, pierwsze rundy czasami to są takie rozstawiające, bo po prostu gracze się usiłują okrążyć.
kto grał w Battletecha, ten wie, że to jest dość ważne de facto, wbrew pozorom. Okej, okay, czy mogę się tutaj wspiąć na siódemkę? Tak. Żadnych deklaracji oczywiście, nie ma po co, nie ma wroga w zasięgu wzroku. I czekamy znowuż na ich ruch. Tak jak miałem, są gdzieś tutaj. Mam nadzieję, że są tak rozłożeni, bo po prostu jeżeli będą nacierać, będziemy chronieni tutaj przez te wzgórza. Ponieważ to są pojazdy, więc... no to jest tak. Mech przez jeden... na przykład jeden poziom wysokości wyżej może zajrzeć, tak? Ale już tego nie zrobi na przykład przez dwa poziomy wysokości, czyli takie wzgórze większe. Tutaj przylecieli. Subcio. Tego harasera, bo on jest... trzeba będzie go namierzyć. Haraser zwie się nie bez powodu. Jakie ma uzbrojenie? Karamba. Spróbujemy się... może nie. Tu i obrót. O! Scout Hover Tank. On może spotować. Tu oczywiście samolociki zostały. Hunchback. Hunchbacka chcemy trzymać. Może ja ich podsunę, a potem wycofam. Tak. Niech przyjdą. Stauntujemy ich. Chcemy, żeby to oni rozciągnęli swoje pozycje, a nie my względem nich rozciągać pozycje. To by było niepotrzebne jedynie. Czy tutaj masz widok na tego harasera? Nie. Saladin Hover Tank. A tutaj? Nie, ale masz na całą masę innych jednostek, co mi się podoba. Tak, oni oczywiście latają jak pojebani. Biorą zbyt ciasne zakręty. No i zobaczmy sobie Pegasus czy Harasser. Harasser oczywiście, bo ma bardziej jebitne uzbrojenie, co nas niepokoi. To dziadostwo. Mam tutaj ładne 5%. SRM-y, znaczy 5%. Piątkę na trafieniu. To, w co jest uzbrojone? Ja patrzę po prostu po uzbrojeniu, żeby priorytetyzować te cele. Tutaj nie ma nic, co ma LRM-y, natomiast tu są LRM-y, a to nas niepokoi. LRM-y dziesiątki. Wspaniale. Select Marauder Through i poproszę LRM Platform. Więc tak, Gunnery 2 minus 1 Laser Specialization plus 1 Moderate Range, no tak, bo pada plus 1 Medium Range. Tak, aha, czyli ona zawsze liczy bodaj jedną kategorię niżej. Plus 1 za to, że się poruszyła i plus 3, że cel się poruszył 7 do 9 heksów. Więc wypalmy. Oczywiście, nie range. Range, dobrze. Low. I AC. W sumie też może walnąć. Bo czemu nie? A jesteśmy na 32 efektywności cieplnej. Bardzo mi się to podoba. Całego Peregrina. O, panie, w życiu. Hunchback nie ma widoku i o to chodzi.
Windykator. Tu nie masz widoku. W co jest uzbrojony ten koleś? W SRM-y. Pięknie. Scout Hover Tank. AC-20. No nie chcemy mu pozwolić, żeby przyjechał przez przypadek. Pan na wycieczkę? Sorry, nie. O Jezu, AC z inhibitorami nawet nie trafi. Oh, fuck. No, nie masz tak dobrej celności. No dobra, więc PPC walniemy. Zobaczymy. O Jezu, co? Marauder wszystko nie trafił. Pięknie. Przeciwnik się trochę zbyt szybko poruszał, więc... Trudno było, żeby. Więc zobaczymy sobie, jak się teraz poruszy. Widzę, że mam tak. Raz, dwa w tym heksie. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Czyli wszystko ściągnęli tutaj. No to mi trochę psuje plany. Tak jest. Hanchi. Chcemy szarżować, a w sumie 5, 6. Tutaj sobie zostanę. Windykator. Stój. Może zwiększymy szansę tym samym na trafienie i to by mnie... Chociażby, żeby te LRM-y wyeliminować. O! Pegasus Scout Hover Tank. Oh, really? How sad. Wyprzedźmy naszego kolegę. No nie, 7 to się nie poruszymy, bo to by był sprint, a sprint oznacza, że nie możemy strzelać na tą rundę. Możemy po prostu się poruszyć kawałek szybciej. No ale coś za coś. O, kolejny harasser. LRM Platform. Beautiful. Beautiful. Czy chciałbym się... Tak, w razie czego możesz tędy uciekać, to sobie zostawmy. Nie odwracaj się tak bardzo. Turn. Przepraszam, nie turn, tylko zostań po prostu. Zrobisz twist torsu. O. Co? Must make partnership. Flanking. Przy szybkości, z jaką się poruszał ten Peregrine, wyleciał poza mapę. Jaki jełop. Nie, no fajnie, no. Z Bogiem, że tak powiem. Tutaj nie mamy zasięgu. A ci dwaj są poniżej poziomu, żeby umożliwić nam ostrzał. Więc tak, PPC, proszę bardzo, z LRM-ów w co? Light Hover Tank, Scorpion Light Tank. Tu jest jakieś dziadostwo ciekawe. I mamy nawet na niego niezłe szanse trafienia, więc dobra. Tak się rozdysponuję. Z medium lasera nie sięgniemy. Pal to licho. Ten pan ma o wiele większe szanse na zrobienie kuku. ERPPC. W co większe szanse są? Missile Platform. A ten co ma za uzbrojenie? SRM-y. No już jest dość blisko, więc to może być problem. I medium laser. No. Więc się z nim rozprawimy. Mam nadzieję, że Hanchi podbiegnie i temu Nisponiowi z LRM-ami zrobi kuku w kolejnej rundzie, mam nadzieję przynajmniej. I medium lasers, siup, siup, siup. Nie macie po chłopie. Ok, no i oczywiście gwiazda naszego wieczoru, Marauder. J. Edgar Light
hover tang. Niezły wordplay, nie ma co. Co ten pan ma na sobie? SRM-y? Cool story. Okej. Weźmy się za niszczenie tego pana. Bo to jest jednak LRM. Może nas dosięgnąć jeszcze. Czy jeszcze czymś walniemy mu? Może jednym laserkiem? Tak dla pewności. Nie chce się przegrzać, to nie. Nie. Windykator. Nie trafia. Hover Tank. Pegasus Scout. Nie trafia. Thunderbolt. O, PPC trafiło. Pięknie. Glancing Blow jedynie. Czyli za pół obrażeń. Hover Tank. Nie trafia. No i Marauder. Panie. AC5. Pudło. Drugi. PPC. Niestety, pudło. Ale kolejne. Wali we front. Harasser Missile Platform. To jest platform, przypominam. Czyli ciężarówka z LRM-ami, a nie pojazd pancerny. Dostaje 10 we front. Zniszczony armor, zniszczona sekcja. Wybuch. Piękne. PPC, czyli Particle, coś tam. Nigdy nie potrafię zapamiętać, ale to jest po prostu przyspieszać cząsteczek, tak? Spaja jakąś tam wiązkę i napieprza w nią jak pojebany i leci to przez pół kraju. Nic ino szkody wyrządza w gminie i powiecie. No właśnie. Tu skorpiony multiplatform. Co to jest? LRM-y dziesiątki. A jak się pancerz mu rysuje? 25 na froncie, 8 punktów struktury, 23 na wieży. Teoretycznie jakby mu dobrze walnąć dwa razy z PPC, to pancerz mu spada do 5. Jakby mu jeszcze walnąć z tej AC5, to spada mu do 0. Czyli łącznie można zgryźć 25 na dalekim dystansie, co jest super trade-offem. Natomiast żeby jeszcze zgryźć mu te 6 punktów struktury wewnętrznej, to ktoś inny musiałby walnąć. Jeszcze. Ci dwaj panowie zaszarżują tego biedaka, a my będziemy stąd, no, troszeczkę się, mam nadzieję, ściągnąć tego Maraudera i zbliżyć go tutaj. Tak samo jak Windykator sobie podejdzie. W sumie gdyby ona sobie stanęła tu, a nawet tu, miałaby bardzo dobry widok i troszkę lepszy zasięg. Zobaczmy. Tu jest linijka. Można zobaczyć. Aha. Show possible moves. Nie. Best possible modifiers. A w sumie. A, to właśnie wyłączyłem zaraz. Nadal się poruszasz? Dobra, to zobaczymy się, aż bot zdecyduje, co chce zrobić. Okej, wreszcie się przeciwnik poruszył. Zrobił coś niespodziewanego, bo przesunął tutaj swój śmigłowiec. Nie wiem, co się dzieje z nim, ale dobra, no. Teraz pora naszego windykatora, więc spróbuję go podsunąć troszeczkę bliżej, żeby miał może jakiś łatwiejszy... nie wiem, wzgląd na przeciwnika, czy coś. Coś takiego. Co teraz robi przeciwnik nasz? Czyżby znowu się zaciął? Albo się namyśla? No nic, widać...
Namyślał się trochę znowu, no i nic mu z tego nie wyszło. Ok, więc my sobie przyszarżujemy tutaj na przykład, a nawet ciutkę dalej. No skoro już jesteśmy w biegu, to przynajmniej zbliżmy się. O! O, to jest ktoś nowy. Co to jest w ogóle? Saladin Assault Hover Tank. Hover Tank, więc to... shit! Oh, snap. Nie chcemy, żeby to gówno mi zbyt blisko podjechało. Oh, shit. Okej, weźmy sobie, przejdźmy na naszego hunchbacka. 2, 3, 4. A, 5, 6, nie. Dobra, no to piątka tu. I skręć. No, tym razem się szybciej poruszył. Tak powiedziałem, chciałem ją przesunąć, więc na razie niech się po prostu obróci w tą stronę, będzie gotowa do ruszenia dalej. Więc tak rebelianci sobie poczynają. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Scout Hover Tank PPC. W co ma najlepszą szansę uderzenia? Ten gość. W tego 10 jest unieruchomiony praktycznie. Rzecz ujmując, ten Scout Vitol. On jest uzbrojony tylko w machine gun, więc. No natomiast porusza się niesamowicie szybko. Widzicie, 10 do 7 heksów. Plus 4 do trafienia, kary, nie? No to troszkę jest. Dobra, oni się nim zajmą, więc chociaż odciążymy kumpli. O ciupinkę oczywiście. Tak, żeby mogli... Może Hunchback się zajął tym Saladynem, bo mnie to niepokoi. Ten ma AC20. To boli. K-Twist. Thunderbolt jest od tego, żeby zbierać cięgi, więc o niego się nie boję. SRM-y, medium, medium, medium. No. Żaden problem. I Hanchi. Hanchi. W tego pana proszę. A C20 może w tego? Nie, w tego. To jest jednak niebezpieczniejszy cel, jeżeli się odezwie, tak, do nas. Natomiast ten pan, proszę odwrócić mortkę, znaczy pani, odwrócić mortkę w tę stronę. Ten hover tank, w niego nie ma outside visual, aha, ktoś scout w takim razie. Wcale bym się nie dziwił, gdyby ktoś blisko, albo ten Vitol, one przecież od tego są. Zobaczmy, co ma za uzbrojenie. SRM-y i medium laser. No, nie jest to coś specjalnego, ale możemy się tym zająć, tak? Ten już dostanie niezły łomot, szczególnie od Thunderbolta, nie wiem, czy przeżyje. Więc spróbujmy tego pana zainhilować. Tak, tak, a może a co piątkę tego gościa, że mu nie było zimno czy coś, chociaż skoro takie same szanse, to okej, okay, dobijemy tego. Peregrine, nie, Multi-Terrain Vehicle, LRM 10, nic. Vindicator w PPC w Pegasusa, 5 Glancing Blow niestety, LRM nie trafiają, Medium Laser we front. Krytyk, super. Pegasus, AMS odpalone przeciwko, znaczy Thunderbolt pochłonął AMS-y przeciwko jego SRM-om. AMS to jest anti-missile system, czyli wyobraźcie sobie taki mały, nie wiem, zestaw działek, które
jakichś gatlingów, które po prostu, to jest z kolei fajnie przedstawione w Mechworze Online, które zestrzeliwują rakiety, zanim te dolecą, tak? Świetna rzecz, która chroni przed, szczególnie brawlerów, na etapie dobiegania do przeciwnika. No i tutaj Thunderboltowi się dostało, ale niewiele. No i Thunderbolt się rewanżuje. Machine Gun skrobie, drugi Machine Gun też coś tam skrobie, right side, wszystko w right side, pięknie. ERPPC też right side, SRM-y, wow. No i zniszczony przez monstrualne obrażenia. Mhm. I tamte dwa PPC też trafiają. Direct hit, left side i right side. Dlaczego tylko 5 zebrał? A, bo to jest glancing blow. Ok. No nic. No jest nieźle. It's your turn to move, you say. Ok, podejdźmy sobie tutaj. Walk. Oh yeah. Czyżby znowu się zakopał gdzieś i utknął? Pewno tak. Znam życie. Więc wracam do was, jak już się bot odblokuje. O, wreszcie się zaczął ruszać. Mała zmiana na froncie. Tutaj przede wszystkim ten Ferret Light Scout. Bo dla to ja nie wiem, czy on chce z Marauderem walczyć, czy co? Ogłupiał do reszty? Szaleństwo. No dobra, znowu się ścięło, więc za chwilkę wracamy. No dobra, no i nasza tura, więc jak wygląda sprawa? Naprawdę niewiele się stało, ten Saladin chyba się zainteresuje Hunchbackiem. Co mnie niepokoi? Scorpion Light Tank jest tutaj na widoku. Ale oni nas nie straszą, bo są daleko. Zleziesz? Mam nadzieję, że tak. Bo znajdziemy sobie bliżej. Czy Marauder może zejść? Może. Pięknie. Nawet 6 sobie podbiegnie. I teraz jeszcze oni wykonują ostatnie swoje ruchy bodaj. Jestem ciekaw, co zrobią. Najprawdopodobniej coś głupiego. Boże, 4 mechy i aż 8 pojazdów. To jest nic. To znaczy, pojazdy to nic, tak? No dobra, więc tura doszła do końca. Teraz jest wreszcie walka. Będziemy się wymieniać ogniem. ERPPC. Wyprzęgamy to, co mamy. Tego pana. Dziękuję. Jeszcze machine guny można doładać, bo one nie generują ciepła. To jest fajne. O, odpowiedzieli nam tym samym z Kubańca. Windykator. W co ty możesz walnąć, chłopie? Tego gościa już widzisz? Nie, out of range. Fuck. Musimy się pozbyć tych gości, bo oni nam spotują zdecydowanie. Ok, medium. Laser LRM-y w sumie 7, czyli 58%, nieźle. Dobra, wywalamy w niego. Trafimy tego gościa. W sumie PPC byśmy mogli nawet trafić, ale wolę nie ryzykować. Bardziej, że tu są bardziej drażliwe cele. Ten multi-terrain vehicle mnie niepokoi, bo on ma LRM-y, więc chcemy go zdjąć. Pach, pach. Już go powinno nie być, przynajmniej w tej dekadzie, lol. Saladin. Fire, fire. No i AC-20 fire, dziękuję. shit. Weapons fire for Thunderbolt. PPC trafia w prawą stronę. SRM-y. Wszystkie wchodzą, czyli cały klaster sześciu. Podzielone na
Znaczy nie, zaraz. SRM-y tak, one są od tego, dlatego są mocniejsze, że zadają. Każda rakieta zadaje bodaj dwa obrażenia, więc potrafią być naprawdę dewastacyjne, co mi się podoba. Medium laser go trafił, zniszczony. Super. Weapons fire for hover tank. Trochę tam drapie naszego towarzysza. Vedet w Maraudera za 2C. No to na C2 to jest praktycznie nic. Prowler, multi-terrain vehicle. On tymi LRM-ami właśnie kosi. To mnie niepokoi. Thunderboltowi, widzicie, zeskrobuje pancerz. Windykator. Niewiele trafił. Marauder. Front. Glancing blow niestety. Left side się udało. Weapons fire for Scorpion. Hunchback. O! Ja C20 dostał w bok. Nie ma go. Pięknie. Wyeliminowaliśmy problem. Tak jest. I znowu tura ruchu tamtych kloców. Fajnie. Więc jak tylko się coś rozjaśni, wracam zaraz. Okej, coś się stało. No, zniknął mi z widnokręgu ten ich hipotel. Nie będę za nim, prawda, tęsknił czy coś specjalnie. Tak tylko mówię. Co oni mają nam do rzucenia? O, teraz się szybciej, bo proszę bardzo, zaczęli z nami rozliczać. Co mnie cieszy. Być może dlatego, że stracili widok na nas, to nie wiem, to może się podsuwają troszeczkę. Tudzież jak ten biedak ciągle utykają w błocie. No jest to raczej smutne. Backtrack. LRPV. No utknął. No i z powrotem nasza tura. A, tu przyleciała ten feret. Co za dziwne stworzenie. Może robił po prostu, nie wiem, jakiegoś skauta albo jakieś wygibasy. Who knows. Marauder niech sobie zostanie, jest na pięknym wzniesieniu, jest naszym snajperem. I to jebitnym snajperem, ojeja. Poczekajcie chwilkę, telefon. A zatem wracając do gry. Wszyscy wykonali swoje ruchy. Teraz czas na otwarcie ognia, tak bardziej bezceremonialnie. Tam są wraki. Co jeszcze może stanowić jakiekolwiek zagrożenie? Scorpion, Light Tank. W sumie możemy wszystkich eliminować po kolei. Nie LRM-y, czemu nie? Tam, no co? Okej. Hunchback chyba niczym... A nie! Nawet dwoma laserami może ciepnąć. Oni też się nam ładnie odpłacają. Tego Vitola spróbował. I RPPC. Chociaż oni nam nic nie robią. Oni są mintaje straszne. Wezmę, oswobodzę tego biednego człowieka po prostu z niedoli. Jest w strasznej niedoli, nie wie co się dzieje z nim. Prosto w plecki, nara. I tutaj mamy dwa typaski. Vedet i Scorpion. Vedet to jest medium tank, ma C2 for some reason, ale jeszcze do nas nie pierze, więc to jest dobry omen. Okej, no to tyle by było. Windykator. Skorpiona tam popieścił w wieżyczkę. Scorpion Light Tank w Thunderbolta pruje ze SRM-ów, ale ten na szczęście odpalił AMS. Hunchback AC5, no niestety nie trafia.
niczego. No i Thunderbolt grzmotnął w biedaka. Dobra, Marauder. Marauder, AC-5, zepsuty frontowy pancerz, prawie. I RPPC, left side, zostaje mu, proszę bardzo, zobaczyć. 10 pancerza zryte, zostaje jeden pancerza. Potem drugi RPPC w to samo miejsce. Zaraz uderzył, kolejne 10 pancerza znika. Było jeden, więc cała reszta przechodzi na strukturę i koleś jest zniszczony. Pięknie. I tak powinno być. O! Czyżby to jest ten sam? Tutaj widzicie, się poruszył. Czy to jest coś innego? No to ciekawostka. I zagwostka. To jest jedna z prostszych bitew, z tego co widzę. Nie ma żadnego ciśnienia, nie ma praktycznie nic, co by nas frapowało. Jesteśmy, no proszę bardzo, ja tu zostaję, proszę bardzo, tam, znaczy Marauder sobie będzie stał, a inni będą go bronić. Wiem, że bot uczy się priorytetyzować cele, więc będzie widział po pewnym czasie, kto zadaje najwięcej obrażeń, kto jest najniebezpieczniejszy i najcenniej strzela, i dlatego będą na nim próbować koncentrować ogień. Tak przynajmniej wynika z tego, co czytałem na forum. Dobra, Thunderbolt, teraz twoja tura. Możesz się poruszyć za osłoną, zbliżyć dystans, skrócić w zasadzie. Pan tutaj. Turn. Tutaj sobie stań. A jakże? Wątpię, żebyś skoncentrował na sobie zbyt dużo ognia. Ale w razie czego. Fretka się przekręciła. W zasadzie fretka. Okej. Jeżeli chodzi o tworzenie w ogóle własnych kompanii najemniczych, to proponuję wam, jeżeli nie macie zamiaru grać zbytnio w Battletecha, nawet w RPGa, ale chcielibyście się wciągnąć w pewien sposób, to nie musicie kupować od razu podręcznika, natomiast polecam albo stare wydania, które zresztą w kopalni klasyków podawałem, właśnie jakiś mechawojownik czy coś, i według tamtych zasad stworzyć sobie postać, co jest banalne. Jest to Abandonware, tak jakby to powiedzieć, znaczy seria tamtych starych podręczników jest już tak niekontynuowana, że można sobie jej twórcy, prawda, że tak powiem, nie istnieją już, więc śmiało dzielcie, jedzcie i pijcie z tego wszyscy. Albo możecie wesprzeć współczesnych twórców, to jeżeli wam już się spodoba, Catalyst Game Labs, lecz nie polecałbym kupować od razu wielkiej książki, bo to jest jednak dodatkowy wydatek, tak? To jest różnica co 50 zł między wersją PDF a książkową, albo nawet więcej. Więc na RPG Now możecie sobie zakupić Time of War, podręcznik, najnowsza wersja Battletecha w najnowszej swojej inkarnacji przez Catalyst Game Labs. Moim zdaniem świetna inkarnacja tego klasyka. Troszeczkę zmienili system, jest bardzo rozbudowany, ale to jest jeden z tych systemów, który pozwala wam, to znaczy tak, żeby naświetlić, do czego zmierzam. To jest jeden z tych systemów, który pozwala wam mieć wszystko w jednym miejscu. Tak jak wiele innych systemów polega na tym, żeby dokupywać sobie dodatkowe splatbooki i tak dalej, dodatki, żeby mieć dodatkowe zasady, tak, które rozjaśniają what the fuck i odpowiadają, co należy zrobić, kiedy gracz padnie na taki i taki pomysł, tak tam jest wszystko zawarte
w jednej książce. Dlatego ona jest taka solidna, powiedzmy, i tak wypchana zasadami. Ale zasady nie są aż tak bardzo skomplikowane, raczej po prostu są rozłożyste. O, dyplomatycznie to ująłem. No dobra, czekamy nadal na bota, więc be right back. Okej, więc bot się wreszcie ruszył, zakończył naszą rundę. Teraz wymieniamy się ogniem. Tutaj widać, ktoś z windykatorem się próbuje zapoznać. Dzień dobry. Koło możemy pieprznąć, że tak powiem, ceremonialnie. AC5 to jest mniejsza sprawa, natomiast nas interesują ERPPC. Ten Vedette Medium Tank będzie się teraz mieścił, więc dopomożemy z tej strony. Dwa piece poszły w ruch. No dobra. I fire. Dziękuję bardzo. Pełen komplement. 25 dema w pana stronę. Jak na meczu. Thunderbolt. Thunderbolt może się obrócić. I przygrzać temu panu Scorpion Tank ze seremami. Wyżejemy mu pełnym komplementem. A jakże. A nawet flamery i machine guny, czyli Alpha Strike, tak ładnie mówiąc. Ponieważ Thunderbolt jest dość oszczędny, jeżeli chodzi o grzanie, możemy sobie na to pozwolić, potem się nie będziemy zbytnio poruszać i tak. Okej, więc temu panu PPC, LRM, to tyle. Hanchi nie będzie AC10 marnował. Na 16%. AC20, sorry. O! Nie trafia. Vedette. Trafia, ale tylko Glancing Blow, 1 dema. Pardon. Marauder. ERPPC. Left side, 8 pancerza. Drugi, left side. 4 struktury zostało. No i AC5 niestety nie wpadła, żeby dokończyć, bo AC5, Autocannon 5 zadaje dosłownie taki ładny coding jest tutaj, tak, w Battletechu. Broń zadaje tyle, ile ma kodu, czyli AC, nie wiem, 2 zadaje 2 obrażenia, AC10, 10, AC20, 20 i tak dalej. Tak, AC5 zadałaby 5 i zniszczyła tego Vedetta. No dobra. Thunderbolt co robi? W Skorpiona bawi się. No i zniszczył Skorpiona. Cudownie. Hunchback nie trafia. Windykator też nie trafia. Skorpion Light Tank za to trafia, ale on już jest... on już jest zdewastowany. A jak? Jak mi szkoda, naprawdę. Zostało ich raz, dwa... 3, 4. Ja wiem, że mógłbym teraz zakończyć w sumie, bo już zostało ich, chociaż nie, jest ich 5. Teoretycznie jeszcze nie umarli, więc nie będziemy się z nimi rozstawać od tak. Dobra, czekamy na deklarację bota. No więc tak, to co wyczynia nasz wróg, woła pomstę do nieba. Nie wiem, gdzie się w ogóle wsiąknął ten koleś, co tutaj był. Pamiętacie, tutaj była ta platforma, no i nie wiem, chyba się... Czy tutaj pojechał, czy gdzieś, czy tu się schował. Ale nagle po prostu zniknął. Ferreta, no to i Peregrine, no to wiem, że już głupoty robią. Natomiast my tutaj się posuwamy. Już Maraudera przesunąłem kawałek. Ty jeszcze zrób jeden kroczek. Ty się podsuń tu. Będziesz siał zniszczenie. No i jeszcze raz Rebels. No. Tym razem dość szybko. Chyba dlatego, że po prostu mają coraz mniej jednostek, to coraz szybciej to idzie. Oczywiście też zwalnianie ramu na przykład pomaga. Im mniej ramu macie, tym... znaczy, im więcej ramu macie poświęcę. O, tu się schował.
Ale z Grywus. Tak. Left, oczywiście, że left. Siup. To starczyć powinno. A dwa PPC w kogo? W tego luntka? Czy tego luntka? Oni, kurczę, zawijają tam dość szybko i są malutcy. Dobra, jedno PPC w tego i drugie w tego. Pal to licho. Spróbujemy ich zestrzelić, ale to będziemy musieli ich trochę ścigać. Dobra, w razie czego, gdyby nie weszło... Oj, Thunderbolt. A może Thunderbolt ściągnie? Hmm. 12. Lepsze to niż nic. No dobra. A ty jaki masz piękny widok, panie. Już chciałem ich obchodzić, a tutaj... A, siopryza. Panie, patrz pan. Dobra, C20 mu wyciągniemy. Marauder. Oczywiście, zniszczony tamten gość. Kolejny ten track. Gdzie go niewiele zostaje. Pack track też zniszczony. Thunderbolt nie trafia. Hunchback. O Boże. O jest, AC20 w wieży. Zostało mu 3 punkty na wieży. Pięknie. No. Pocisk niezmarnowany. To pocisk najlepszy. Dobra, niewiele zostało, więc możemy się powoli wspinać, zbliżać i w ogóle. Chyba lepiej będzie, jeżeli już jumpa wykonasz, mniej więcej tu. No dalej zresztą. Dolecisz. Co te jełopy będą starać się zrobić? Tutaj nie, ale turn w tę stronę. No i Marauder sobie powolutku skraca dystans. To jest jeden z tych kloców, który sobie idzie spokojniutko, tak wiesz, tego, tamtego. Albo co mi tam... No, wreszcie. Znaczy od razu powiem, że... Te scout vitole to są po prostu papiery, więc nie wiem ile on może mieć szampancerza, ale na pewno niedużo. Z inhibitorem nie trafisz. Bo jednak to jest mały cel, szybko się porusza i tego typu rzeczy. Okej. Okay. PPC. Jednak tego Vitola chcę skoncentrować po prostu na nim ostrzał, bo być może coś trafi. Thunderbolt nie trafił wszystkim, widzicie? Hunchback trafił tylko laserem. Tamten z Dybas. Laserami trafił Hunchbacka. I Marauder go sięgnął wreszcie. PPC. Zjadł go. Czyli widać 10 obrażeń wystarczy, żeby zniszczyć mu całkowicie pancerz i przy okazji rozebrać na części pierwsze. Fajne, nie? Może tak. Turn. Czy Hunchuś se poradzi? Ty się zbliżysz jeszcze ciutek. O, zablokował się, what the fuck? What? Nie, stoi gdzie stoisz, żebyś miał większe szanse. Ale nie rozumiem, co się z nim stało teraz znowuż? Wybuchł się, czy jak?
Okej. Przejdź sobie kawalątek, żeby nie zmniejszać szans na trafienie. No i oczywiście Marauder. Jep. Ten widok. Sru i lasery. Może coś trafi. A jak coś trafi, to już po nim. Tu nic nie widzę, co mnie niepokoi. Pewnie znowu się skrył w jakimś zadupie jewie zdroju. I pipis. O, panie, nie mamy szans nawet wcelować. Dobra, chłódź się. Marauder. PPC we front, znaczy AC5 we front, zostaje jeden pancerza. Glancing Blow, czyli jeden takes one damage, one armor remaining na froncie. Wow. Jesus. Dostał direct hit w rotor. No tak, rotor zawsze zbiera tylko jeden punkt obrażeń, bo to jest, nie wiem, jakoś tak. Thunderbolt natomiast uszkodził rotor i no niestety. Okej, okay, myślę, że tutaj możemy skończyć, nie będziemy polować na tamtego lądka ostatniego, chociaż zobaczmy tylko, czy coś się nam pokaże na radarze. A jakże? Zwierzę. Jest gdzieś? Jest! No to dobra, tu już go wykończymy. Zlituj się pan nad nami. No jak? Okej, wy na niego nie macie widoku. Twist. Dzień dobry. Tęsknił pan. O, snap. No i zniszczony przez AC20 w ryj. Takes 21 damage. Armor destroyed. Wow. Piękne. Więc to na tyle. Jeśli o to chodzi, zapiszę sobie jeszcze listę, żeby było. Okej, dziękuję wam bardzo. Zaraz się spotykamy w lobby.